w kolejnym filmiku z serii Back to School i dzisiaj przychodzę do Was z kolejnym haulem, z drugą częścią przyborów do szkoły. Wszystkie przybory, które tutaj zobaczycie, są kupione w czterech sklepach, między innymi Auchan, Leclerc, Biedronka i Selgros, więc są to cztery sklepy. Więc bez przedłużania myślę, że już możemy zacząć pokazywać, ale zanim to, jeśli jesteś nowy na moim kanale, to zostaw łapeczkę w górę, subskrypcję na moim kanale oraz dzwoneczek, żeby nie przegapić kolejnych filmów. Więc zaczynamy! Na początku może przejdziemy do zeszytów, bo jest ich dosyć sporo, więc ja sobie je podzielę na różne kategorie, ok? Pierwsze zeszyty, które zakupiłam, są to wielkie A4, które będę mieć do rozszerzeń jeszcze, nie wiem dokładnie, ten będzie do języka polskiego, a ten myślę, że do geografii. Więc wzięłam A4 i tutaj mają 60 kartek i mają tą okładkę, wiecie, taką sztywną, która się nie zatnie, z czego się bardzo cieszę. I są z firmy Oxford, tak jak praktycznie wszystkie moje prawie zeszyty. Kolejne dwa zeszyty również są z firmy Oxford, z czego jeden jest w linie, czyli ten, a ten jest w kratkę. I również mają po 60 kartek. Jedynie powiem Wam też, że są w tej samej okładce sztywnej, co w tamte zeszyty, tylko są w tej wersji mniejszej, czyli A5. A, no i słuchajcie, te wszystkie cztery zeszyty, które teraz przed chwilą zobaczyliście, kupiłam w Leclercu. Przechodzimy, słuchajcie, dalej, więc kolejne zeszyty również z Oxforda. Są one już, wiecie, z okładki, która się zwie Touch. I jedynie mogę Wam powiedzieć, że te dwa zeszyty są 30-kartkowe, jak na przykład do informatyki czy EDB. Postanowiłam, że nie będę kupować, wiecie, większych, że po prostu starczyły. I one są w kratkę, czyli jest to dwukartkowe i są w takich otóż kolorach. Kolejny zeszyt również jest tej Touch serii, ma 60 kartek i jest on w kratkę, czyli jest ten większy i on jest w kolorze różowym i również kupiłam te cztery zeszyty. Trzy zeszyty w Leclercu. Ten zeszyt jest tematyczny, bo jest napisem biologia, jest on w kolorze zielonym i ma tą zwykłą, śliską okładkę. Ma 60 kartek i jest w kratkę i kupiłam go w Leclercu. Kolejny zeszyt również z tej serii, wiecie, śliskiej, już takiej normalnej, którą produkuje Oxford. Ma 32 kartki, jest w kratkę i jest z Oxforda i kupiłam go również w Leclercu. Ach, słuchajcie, zbliżamy się do końca zeszytów, jeszcze troszeczkę, ale spokojnie, zbliżamy się. Kolejne zeszyty jednak z firmy Leitz, nie wiem jak to się czyta, poprawcie mnie w komentarzach, jak zawsze to robicie. I one są w kolorze takim lekkim fiolecie, żółtym oraz zielonym. Mają 60 kartek i są wszystkie w kratkę. Te dwa kupiłam w Leclercu, a ten kupiłam w Biedronce. I słuchajcie, kończymy. Zostały mi ostatnie dwa zeszyty, które nie są takie, wiecie, mają kolory. Więc jeden jest z Selgrosa. Język angielski, ma 60 kartek, z czego jest A5 i jest to zeszyt w kratkę. I kupiłam go z firmy Interdruk. Kolejny zeszyt jest w takiej, wiecie, nietypowej formie, bo jest B5. Ma 96 kartek i jest w kratkę i myślę, że przeznaczę ten zeszyt do matematyki. Ma ładny taki wzór, wiecie, aestik, więc ładnie się prezentuje. I kupiłam go w Leclercu. Okej, więc to tyle już zeszytów i powiem Wam, że wszystkie zeszyty mi starczyły, bo jeszcze mam 4 z tamtego roku, więc akurat się wyrobiłam. Kolejną rzeczą, którą kupiłam, są to zakreślacze z firmy Stabilo i one są w tych kolorach pastelowych. Kupiłam je w Auchanie za 24 zł, ale powiem Wam, że w Leclercu są o wiele tańsze, bo te cztery kolory kosztuje 17, więc jeśli chcecie, to możecie pędzić do Leclerca. I są to właśnie w kolorach takich pastelowych, między innymi zielony, różowy, fioletowy i niebieski. I naprawdę super się przydadzą, bo akurat brakowało mi jeszcze pastelowych zakreślaczy. Kolejne zakreślacze już między innymi takie, wiecie, podstawowe kolory. Kupiłam je w Auchanie. No i co, mogę się więcej o nich rozpowiadać, po prostu zmieszczą mi się do piórnika, wiecie, do szkoły. Kolejną rzeczą jest to temperówka elektryczna, tak mi się wydaje, która, wiecie, sama, tak jak
struga nam ołówki czy kredki. Nie wiem jeszcze jak będzie się, wiecie, prezentować, w sensie jak będzie się sprawdzać, ale kupiłam ją w Leclerc'u i były do wyboru właśnie ten różowy i taki pudrowy niebieski. I super, naprawdę cieszę się, że będę mieć i akurat, wiecie, będzie super się sprawdzać na matematyce. Mówię wam, przyda wam się. I jeśli jesteście ciekawi, to mogę wam zdradzić cenę, bo kosztowało to 17 zł. Kolejną rzeczą są to ołówki z Bika, takie czarne, czy tam siwe. No i tyle, no i kupiłam je w Auchanie. Aha, dlaczego musi być tak gorąco? Moje włosy po prostu się przyklejają do mojej skóry. To, co to jest życie po prostu? To jest życie, życie, życie. No po prostu zobaczcie, kupiłam sobie zapas oczywiście tych długopisów. Pisaliście mi, że w Auchanie są najtańsze i były najtańsze. I mam tutaj zapas nawet, nie wiem ilu sztuk, czekajcie, 8 sztuk właśnie długopisów Papermate. I one właśnie piszą 1 mm, czego to jest chyba myślę najgrubsza końcówka, chociaż nie wiem, ale one grubo piszą, a ja kocham jak długopisy grubo piszą, więc sobie kupiłam ich zapas i jeśli mogę wam polecić, to właśnie ten długopis. I kolejny długopis kupiłam właśnie również z firmy Papermate i też również pisze 1 mm. No i co? Te długopisy są ekstra i możecie je kupić w Auchanie. Dalej mamy korektory. Akurat jeszcze miałam jeden taki żółty, tylko ten jest niebieski, a był żółty, ale gdzieś go zgubiłam, więc może się później znajdzie. No ale mam dwa korektory w taśmie, tak mi się wydaje, w takim, wiecie, myszce. No i jeden jest właśnie taki niebieski, a drugi jest taki czarno-różowy. Ten i ten chyba kupiłam w Auchanie, więc możecie tam je kupić. Następnie mamy karteczki. W tamtym holu też zobaczyliście karteczki, więc dzisiaj oczywiście nie mogło ich zapragnąć. I są to z tej samej firmy, co zamawiałam. Jest taka właśnie kosteczka, którą mogliście zauważyć w poprzednim, tylko jedynie ma inne kolory, ale też jest świetna. Następnie mamy takie niebieskie karteczki i takie dwie. Tutaj jest różowy, a to jest jasny zielony, więc super, bardzo się na pewno przyda. I te karteczki możecie kupić w Leclerc'u. Kolejną rzeczą jest to taki zwykły notatnik w myszkę mini. Znaczy nie wiem czy w myszkę mini, ale to jest myszka mini, a tu są chyba myślę też jej łapki. Więc zwykły taki w kratkę, wiecie, na jakieś notatki albo ściągi, ale uznajmy, że jest na notatki, co nie? I kupiłam go, słuchajcie, w Auchanie albo Selgrosie, ale jak widziałam na Leclerc'u nawet jest, więc spokojnie możecie go znaleźć. Tam, ta-dam! Kolejny jest to mój piórnik, który mega, mega mi się podobał. Na początku nie wiedziałam, jaki piórnik sobie kupić, wiecie, no... Jakoś już mi się inne wzory nie podobały, jakoś chciałam bardzo w szachownicy, słuchajcie, albo w czarno-białą kratkę, więc akurat znalazłam w szachownicę z Vansa i on jest naprawdę śliczny, ma szachownicę, na środku jest znaczek logo Vans, w środku jest również taki, wiecie, że jak się wyleje wam tusz, to on tak jakby, wiecie, tego nie pokaże, tylko wchłonie, no wiecie pewnie o co mi wchodzi. Jest zapinany tutaj na suwak, z czego właśnie ten suwak też szybko chodzi, jakoś się, wiecie, nie przerywa. I słuchajcie, gdzie go kupiłam? Oficjalnie stacjonarnie nie będziecie mogli go znaleźć, chyba tak mi się wydaje, no ja go nie mogłam znaleźć. Na stronie Vansa jest on wyprzedany, jak widziałam, i ja go zamówiłam na Allegro, z czego Allegro jest poparte przez firmę Vans, więc przyszło mi z oryginalnego sklepu Vans, tylko zamawiałam przez Allegro. No i słuchajcie, nie piszę tutaj ile kosztował, ale spokojnie on kosztował, ja zapłaciłam za niego na Allegro razem już z przesyłką chyba około 70 zł, a przed kosztował 50 coś, więc możecie go znaleźć, jest naprawdę śliczny. On mi się tak mega podoba. No piękny jest. Kolejną rzeczą mamy bloki i jest to blok techniczny.
biały. No wiem, nie mam plastyki w liceum, ale wiecie, ja bardzo lubię rysować i akurat blok u mnie to jest podstawa, jeszcze techniczny to już w ogóle. I te dwa bloki kupiłam w Oshonie. Wiem, mówię Oshon, Oshonie, Oshon, ale po prostu tak się jakoś nauczyłam i tak sobie mówię. Kolejną rzeczą mamy tutaj gumeczki, mamy taką śliczną książeczkę, jak widzicie. Jest ona z firmy Milan i dalej mam zwykłą gumkę, taką małą z Pentela. Taką wiecie, standardową, ale to jest naprawdę śliczna i możecie te dwie gumeczki znaleźć w Leclerc'u. Dalej mam dwa długopisy i też piszą 1 mm, z czego nie wiem z jakiej jest on firmy, ale no jakiejś takiej innej, As Fine, Profis, no nie wiem, z takiej akurat firmy i one piszą właśnie też tak grubo. No i kupiłam je w Leclerc'u. Dalej przechodzimy do taśm, słuchajcie, taśm nigdy, słuchajcie, ale to nigdy nie jest za wiele. Pamiętajcie, to jest rada ode mnie, że taśmy to podstawa w domu i w piórniku, więc akurat tu mam jakieś takie taśmy, chyba myślę, wydaje, że zwykłe, które wszędzie możecie kupić i ja je kupiłam w Selgrosie. Dalej przechodzimy do teczek, z czego pisaliście mi w poprzednim holu, że mogę je kupić, słuchajcie, w Oshonie, więc te dwie teczki, między innymi biała i tutaj czarna, kupiłam w Oshonie, z czego te dwie teczki kosztowały około od 10 do 17 zł, ale myślę, że to nie jest aż tak dużo, więc mogłam się poświęcić i są obie plastikowe, z czego się cieszę, bo w końcu nie będzie, wiecie, kawałek papieru odstawał. Kolejną rzeczą są to... To jest kurde, flamastry. Są z firmy Bika, jest 24 kolory, z czego ja po prostu muszę mieć flamastry, żeby wiecie, rysować, kolorować. To za mnie dziecko takie, co nie? Tak też tak uważam. Ale nie wiecie, do kolorowania wiecie, jakiś notatek, jakiś wiesz, wiecie, rysunków w zeszycie przed na geografię, albo po prostu do rysowania w moim takim notatniku. O. I kupiłam je w Leclerc'u. I już ostatnią rzeczą, którą kupiłam akurat do szkoły, bo jest to śniadaniówka i taki wiecie lunchbox i no kolejny taki lunchbox. Więc pierwszy prezentuje się tak, z czego on po prostu trudno mi się go otwiera, ale jest, powiem wam, że bardzo pojemny i też jest, ma takie różne przegródki. Kupiłam go w Leclerc'u za około 25 zł. Jest w kolorze, że wiecie, takim bordowo, fioletowo, różowy. Ciężko się go otwiera, naprawdę. O, otworzyło się. W środku ma właśnie takie, wiecie, na orzechy, czy na truskawki, czy na jakieś ciasteczka akurat, a tu możecie wsadzić sobie kanapkę. Z czego tutaj ta przykrywka skrywa coś tajemniczego, bo tutaj się ją otwiera. I akurat tutaj możecie również coś włożyć, jak na przykład jakąś sałatkę, chociaż ja bym to nie wkładała. Ale no możecie coś tutaj sobie włożyć, na przykład jakieś, wiecie, marcheweczkę, truskaweczkę, coś jeszcze, co jest fit, a nie, to się nie zmieści, Angelika myśl, o, musli możecie sobie tutaj włożyć, na przykład do, wiecie, do jogurtu, jeśli będziecie brać, no więc wszystko tutaj możecie włożyć, oczywiście do tego macie sztuczce. Macie między innymi widelec, łyżka i nóż. No, ale tym nożem chyba sobie krzywdy nie zrobicie. Raczej nie. No i to sobie tak to zakrywacie i macie tutaj, wiecie, taką skrytkę. Nikt się o tym nie dowie. No i tak się super prezentuje lunchbox. Jedynym minusem jego, że właśnie się tak trudno go otwiera, więc ja akurat będę chłopaków prosić, żeby mi to otworzyli, żebym mogła jeść. I kolejny lunchbox, nawet nie wiem, czy to można nazwać lunchbox, ale również jest w takich samych kolorach i kupiłam go w Leclerc'u również za 20 do 25 zł. Jedynie bardzo fajnie jest tutaj, że akurat tu możecie sobie wsadzać, wiecie, sałatki, kawę, smoothie,
nie wiem co tam jeszcze chcecie, jakieś warzywka, owoce, sałatki. No i akurat właśnie ma takie coś, że możecie z tego pić, co jest naprawdę genialne moim zdaniem. Naprawdę się super przyda. Na obrazku jest pokazane, że możecie pić kawę, z czego ja bym się bała, że mi się nie wylało, ale przetestuję i zobaczymy. Ciekawi, to zapraszam Was na mojego Instagrama, z czego tam dodaję często relacje, więc możecie ze mną być na bieżąco, że gdzieś jestem, na przykład w galerii, gdzie możecie mnie spotkać, bo dużo osób się właśnie pyta, gdzie mogę się z Wami spotkać, więc podajcie specjalnie na Instagrama. Okej, więc to tyle na tym filmiku. Myślę, że ten haul Wam się podobał i myślę, że to już jest ostatni haul, ale spokojnie, jeszcze filmiki z Back to School będą się pojawiać, więc zostawcie łapeczkę w górę, subskrypcję na moim kanale oraz dzwoneczek, żeby zostać ze mną na bieżąco. No i co, roześlijcie ten filmik znajomym, żeby nas coraz więcej, więc co, do zobaczenia już w kolejnym filmiku i do zobaczenia, bajo, serniejo, buziaczki dla Was.